Dziś gmina Nowy Targ ma otrzymać pierwsze środki w ramach pomocy finansowej poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej. To 6 tysięcy złotych na pomoc doraźną dla mieszkańców, których mienie uległo uszkodzeniu w wyniku pożaru. W wyniku pożaru w Nowej Białej spaliło się 25 budynków mieszkalnych i około 50 obiektów gospodarczych. Straty dotyczą 27 rodzin. Wczoraj na miejsce tragedii pojechał premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział szybką pomoc dla poszkodowanych. Nie tylko nie zostawimy Państwa samych, ale będziemy robić wszystko, żeby ta pomoc tutaj trafiła już po prostu na dniach. Pomoc bezpośrednia dla mieszkańców, dla rodzin, ale także pomoc państwa polskiego w odbudowie budynków mieszkalnych, w odbudowie zabudowań gospodarczych. Już dziś na konto gminy mają wpłynąć pierwsze zasiłki z Ministerstwa Finansów. To kwota blisko 6 tysięcy złotych, przeznaczona na pomoc doraźną. W sumie gmina złożyła wniosek o pomoc w wysokości 162 tysięcy złotych. Mieszkańcy, których dotknął pożar, mogą otrzymać do 20 tysięcy złotych na remont budynków zniszczonych przez żywioł. W szczególnych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona, jednak nie może być ona wyższa niż 100 tysięcy złotych.